byliśmy wtedy beztroskimi dzieciakami. Ziom, pamiętasz jak poszliśmy na jarani oddać krew? Po to, by na lekcję nie iść następnego dnia. I beka była, starszy brat mi mówił: weź się bardzo złe. My na luzie jemy sobie jakieś czekolady, zajarani, że bez lekcji minie nam kolejny dzień. W przyszłość spoglądamy uśmiechnięci bez obawy. Ja marzę o karierze rapowej, ono NBA. Nasze matki były dumne, że synowie mimo młodzieńczego szału chcą pomagać bezinteresownie. A ja w kuju tak naprawdę miałem czyjeś zdrowie. Co mnie to obchodzi, że umiera ktoś jak mi jest dobrze? Nie wiem serio skąd wyciągnęliśmy takie wzorce, bo tak samo jak ja ciebie możesz nazwać mnie mordercą. Czemu nas nie rusza nic, dopóki nas nie dotknie? Ciekawe ile osób zabiła nasza obojętność. Świat jest przesiąknięty złem do szpiku. Może właśnie przez to kurwa tak trudno jest znaleźć dawcę. Wtedy nie sądziłem, że mój najlepszy przyjaciel kiedyś do mnie wpadnie, żeby mi powiedzieć: mam białaczek. Staliśmy o życiu w lepszej jakości. Dzisiaj widzę tylko smutek w odbiciu. Widząc jak wysycha morze możliwości, my tu po prostu śnimy o życiu. Życie kapie przez kroplówkę, a ja zakładam maskę. Muszę zachować spokój, gdy wokół zombie koloru ścian pełzną mozolnie przez korytarz i opadają z sił przez grawitację. Ale czy tutaj życie kapie przez kroplówkę, a ja zakładam maskę. Muszę zachować spokój, gdy wokół zombie koloru ścian pełzną mozolnie przez korytarz i opadają z sił przez grawitację. To co robiłem kiedyś to ignorancja ogromna. Dziś otwieram drzwi z napisem izolacja ochronna. Siadam cicho na krześle, ziomek se ucina drzemkę. Spałem 12 godzin, on pewnie ze dwie. Wiele mnie nauczyło zobaczenie tego z bliska i na świat już nie patrzę jak każdy hedonista. W tej sytuacji nie da nic nam od groma gotówki. Myślę i gapię się jak kapie coś z kroplówki. Doskonale wiem, że ma ciężko, jeśli się wkurwia idę mu na rękę jak Venflon. My nie jesteśmy ludźmi, którzy sobie pomagają, bo w przyszłości za to kiedyś inni im się odwdzięczą. Nie, to nie my. Patrzę jak przebiega, nie przechodzi jego walka z bólem. A jedno co mogę zrobić, no to o tym nagrać numer. On żyje jak lalka wudu, nie bądź żyła, oddaj krew. Dopiero po wbiciu igły możesz mówić, że współczujesz. Niepokój tu budzą ludzie, jego postury. Więc tym razem ja w jego imieniu dziękuję z góry. Zawsze chciałeś wygrać życie, typie, no to masz okazję, żeby pomóc wygrać życie mu, uszlachetniając własne. Śniliśmy o życiu w lepszej jakości. Dzisiaj widzę tylko smutek w odbiciu. Widząc jak wysycha morze możliwości, my tu po prostu śnimy o życiu. Życie kapie przez kroplówkę, a ja zakładam maskę. Muszę zachować spokój, gdy wokół zombie koloru ścian pełzną mozolnie przez korytarz i opadają z sił przez grawitację. Życie kapie przez kroplówkę, a ja zakładam maskę. Muszę zachować spokój, gdy wokół zombie koloru ścian pełzną mozolnie przez korytarz i opadają z sił przez grawitację. Ale czy tutaj jedzie ja?